Dobrze, to w takim razie już oficjalnie chciałbym was przywitać na waszej pierwszej oficjalnej sesji waszej drużyny. Poczciwi, ale ciekawcy, czy acz ciekawcy, tak? Tam jest w oryginale? Jednak jest ale, dobrze. Jest ta wersja anglojęzyczna. Poor and curious. Dobrze. Ale ciekawscy, drużyna jest złożona z trzech graczek i jednego gracza. I teraz będziemy sobie przedstawiać postacie, to co, zaczynamy od rodzynka, czy tak jak kultura nakazuje, od kobiet? Tak, kultura nakazuje. Dobrze. Lecimy w takim razie po kolei. Lerku, proszę, przedstaw swoją postać. Mia Tali ma 25 lat, obecnie zamieszkuje w Bostonie, gdzie przeprowadziła się po śmierci rodziców, która nastąpiła, kiedy miała 12 lat. Mieszka z ciotką profesor antropologii i ciotka zaraziła ją tą antropologią. Obecnie Mia studiuje, robi już doktorat na Uniwersytecie Bostońskim z tanatologii, co oznacza naukę o śmierci. I w wolnych chwilach również zbiera różne jarmaczne duperele oraz prowadzi fanpage o sprawach cmentarnych i nadprzyrodzonych. Bardzo ładnie. Dobrze. Czy to wszystko? Nie, jeszcze mi powiedz o kluczowej relacji. Jako gracze ze Cthulhu Żułab widziałem, że ładnie zaznaczył. Jest coś takiego jak kluczowa relacja. Kluczowa relacja oznacza, że możecie wybrać sobie przedmiot NPC-ta, obiekt lub miejsce, którego nie mogę wam zniszczyć według mojego widzimisię. Mogę go zniszczyć, ale to tylko w ramach konsekwencji działań graczy. Jak kogoś wkurzycie, ktoś przyjdzie i wam coś zniszczy, no to wasza wina. To myślę, że wybieram ciocię Bertę Lorenz. Dobrze. Niech żyje jak najdłużej. Dobrze, niech żyje. Klaudia, proszę, twoja kolej. Julia. Od niedawna Logan, bo taka była ksywka mojego brata starszego, z którym się bardzo dobrze dogadywałam. On mnie zaraził pasją do sportu. No i niestety na jednej z podróży pinaczko górskich coś się stało, coś nie wyszło. No niestety Logan Steve poszedł w przepaść. No ja od tego momentu troszeczkę się zmieniłam, ale na lepsze, prawda? No jeżeli chodzi o tą moją Julię, to jest panią psycholog, pracuje w ośrodku pomocy społecznej, pomaga tym takim najbardziej potrzebującym w jakichś trudnych, traumatycznych przeżyciach. Pracę lubi, myśli nad otwarciem kiedyś własnego gabinetu, ma 27 lat, jest niewysoką brunetką, dobrze zbudowaną, wysportowaną. Ma przyjaciółkę Rose. Ma przyjaciela Diandrę i zna się z nią. A jeżeli chodzi o te relacje kluczowe, to szatan mi na pewno moje nie zniszczy, ponieważ to był brat i on już nie żyje. A tak, ty wymieniłaś brata za... Przehandlowałam go za tak. Poczytalność. To za był dobry deal. Tak, Klaudia się... ile tam wtedy wyrzuciłaś? 25 poczytalności na start? Aha. Tak, i stwierdziliśmy, że trochę pohandlujemy. Ja kilka rzeczy jej zabrałem, kilka rzeczy dodałem, żeby nie zwariowała na pierwszej sesji przy pierwszej sposobności, tak? Dobrze, Angela. No więc tak, ja się nazywam Rose Harper, jestem fotoreporterką. W Bostonie mieszkam od 10 roku życia bodajże i przeprowadziła się tutaj z cal. Narwana uwielbia wszystko co dziwne, szuka miejsca, któremu zrobi zdjęcie i dostanie za to pulit. Więc jeśli słyszy od jakiejś nawiedzonej miejscówce albo dziwnej historii, to prawdopodobnie będzie pierwszą osobą, która będzie chciała tam pojechać i a przy okazji porobić zdjęcie, albo w sumie głównie porobić. A
Jest średniego wzrostu, takiej średniej budowy, dziewczyną z ciemnorudymi, falowanymi włosami. I uwielbia podróże. Jej istotną. Relacją? Warsztat i zajmuje się odnową starych. I jeszcze i raz, bo troszeczkę... nie słyszałem o tej relacji, bo coś mi przycięło. Ostatnie dwa zdania, proszę. Od istotnej relacji. Relacją jest, jest istotna relacja, to jest relacja z narzeczonym, który się nazywa Aaron Harper. Aaron? Tak, tak. Aaron. To znaczy, no, nie Harper, bo jeszcze nie. Jeszcze nie Harper. I w ogóle nie będzie Ben Harper. Johnson. No, nie będzie w ogóle Harper. I on, jeśli się nie mylę, w historii wpisałam, że jest stolarzem, zajmuje się renowacją starych mebli i ogólnie tworzeniem też mebli. I on w przeciwieństwie do Rose nie lubi podróżować, więc często zdarza się jeździć bez niego, ale oczywiście utrzymują częsty kontakt telefoniczny na Skype'ie, na WhatsAppie, no, gdzie się tylko da, żeby tylko rozmawiać, a niekoniecznie jeżdżą ze sobą razem. Bardzo dobrze. I taka mała... Po pierwsze mam dla ciebie pytanie. Na czym, skąd wzięłaś nazwisko? To było losowane? Nie, teraz mi się tak... Teraz i imię też, nie? Bo to nie, Aaron miałam wpisane. Bo Aaron Harper to była moja postać przecież, nie? Pisarz. Chciałbym ci powiedzieć. Nazwisko było losowane. 1920, tak. I to właśnie w tamtej, i to właśnie chyba w tamtej okolicy, przynajmniej przebywał w tamtej okolicy. I teraz tak, druga rzecz. Wejdź sobie w ustawienia Discorda i tam masz ten paseczek do automatycznego wychwytywania głosowego. Przestaw go tak, żeby wyłapywał szybciej i częściej, czyli go musisz przesunąć w dół. Troszkę. Bo w lewo. Lepiej? Tak. Bo przycina ci końcówki, początki i tyły, nie? Dobra. Więc lepiej, ja żeby szybciej łapał. Drzwi. Dobrze, Żuław, proszę bardzo. Deandre Johnson, 27-letni Afroamerykanin, ponad 1,80 m wzrostu, ponad 80 kg, dość sporawy. Kiedyś grywał w futbol amerykański, jednak przez kontuzję oraz przez jakieś zmiany życiowe już nie mógł. Wywodzi się z średniej dzielnicy, takiej, gdzie raczej okoliczni ludzie nie szukają miejsca na studiach. On jednak jakoś po skończeniu jest detektywem prywatnym. I sobie tak pracuje. I pomaga też w podstawówce, do której sam uczęszczał przy treningach dzieci. Bardzo dobrze. I kluczowa relacja? Kluczowa relacja jest z ojcem, który był wojskowym, ale później wrócił i dużo pomógł Diandre. Dobrze. Zacznijmy sobie i zaczniemy sobie w Bostonie, zaczniemy sobie 15 stycznia 2020 roku. I zaczniemy sobie od pana, panie Johnson. Deandre, tak? Dobrze? Tak? Po prostu. Dobra. Znaczy, wiedziałem, że do tego dostąpi, że zginę pierwszy, ale... nie bądźmy stereotypowi. Deandre, dostałeś kolejne nudne zlecenie. Z tego rodzaju, którego po prostu nienawidzisz najbardziej, czyli udowodnić zdradę małżonka. Ci klienci są bardzo dziwni, bo z jednej strony żądają od ciebie dowodów na zdradę, z drugiej strony mają do ciebie pretensje, jakim te dowody dostarczysz. Ale jak ich nie dostarczysz, to też mają pretensje. To jest takie zadania
Zadanie pułapka. Jest godzina 14. Siedzisz u siebie w domu, gdzie masz zrobiony również gabinet. Patrzysz na tego maila od tego bogatego faceta, który chce, żeby śledził jego żonę. I już wiesz po tym, co on napisał, że będzie z nim problem. Niektórych klientów trzeba wystawiać za drzwi, oczywiście po tym, jak już zapłacą. I myślisz, że to będzie jeden z nich. Twoje rozważania przerywa dźwięk wibrującego telefonu na blacie twojego biurka. Numer jest lokalny, bostoński, jednak nie zapisany. Tak, patrzę. Czy od razu się zorientowałem, że dzwoni? Możesz dać mu chwilę, może sobie powibrować. To znaczy nie, jeżeli od razu się zorientowałem, siedzę przy kompie lub laptopie, to go na szybko wklepać w Google. Dobrze, to jest urząd miejski w Bostonie, dział zagospodarowania przestrzeni. To odbieram. Tak, słucham? O, panie Johnson, dzień dobry. Dawno żeśmy się nie rozmawiali. Sin Franklin z tej strony. W czymś mogę pomóc? Kojarzysz mnie, synu, jeszcze czy nie? Tak. No, mam nadzieję. Tak, właściwie możesz mi pomóc, bo wiesz, jest teraz sezon grypowy. Ja dostałem taką małą posadkę tutaj kierowniczą. I mamy pewien problem, bo niedaleko Bostonu jest miejsce, które chcielibyśmy zagospodarować. Jednak nie mamy pracowników, żeby wysłać ich w teren, żeby zrobili dokumentację. Trzeba by było przejść się po terenie, porobić dokumentację nagrobków, pozaznaczać te, które trzeba przenieść w inne miejsce, ogólnie zobaczyć, czy teren nie jest podmokły. Takie bardzo proste rzeczy. Miejsce mam dla ciebie jako kierownika projektu, bo masz własną firmę, jak rozumiem, tak? Tak, panie Franklin. Tak, to dla ciebie mam miejsce jako kierownik projektu i mam miejsce na jeszcze 3 osoby. To chyba był zainteresowany, a... Tak, będziesz miał kogoś, kto porobi tam zdjęcia? Tak. Mam kogoś, kto się zna na cmentarzach, znajomego też. Więc... Dobrze, no to świetnie się składa. Widzisz, jakie miałem szczęście, że mi ciebie podsunięto. Ja bym nie pomyślał, czasem... że się teraz takimi rzeczami zajmujesz. Różnymi rzeczami się teraz zajmuję. Tak. Dobrze, powiedz mi, kiedy masz czas, żeby przyjechać razem ze swoją, powiedzmy to, drużyną cmentarną i żebym mógł was poznać, podpisać papiery, dać wam mapę, lokalizację i wszystkie takie inne dziwne rzeczy? Ja bym może do nich zadzwonił albo się skontaktował. Dobrze. I bym oddzwonił. Dobrze, w razie czego to dzwoń proszę na ten numer. Ja jestem do godziny 16:30 tutaj przykuty do biurka, tak właściwie. I jak będziesz coś wiedział, to możemy się umówić na jutro. Nie wiem, jak się umówimy w porze lunchu, to możemy na jakieś coś wyskoczyć albo na kawę. Przy kawie porozmawiamy, powiem wam, jak to wygląda, tak? Super. To zadzwonię jeszcze dzisiaj. Dziękuję bardzo, synu. To czekam na twój telefon. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. On odłożył słuchawkę. Chciałbym sprawdzić stan konta i porównać tą ofertę, którą dostałem na maila. Oferta jest dopiero do wyceny. Standardowo za takie zlecenie bierze się stawkę godzinową razy liczbę godzin plus marże, ewentualnie koszty. W tym wypadku myślisz, że całodniowa obserwacja by wynosiła około 500-600 dolarów może. Znaczy bardziej tutaj na zasadzie, że chciałbym sprawdzić, czy bardzo mnie zaboli, jak po prostu zrezygnuję z tego i się zajmę czym innym. Ile masz majątności? Sobie porównaj 30. Z majątnością. Z 30. O nie, jest. Ty przeżyjesz na spokojnie do końca miesiąca. A i zlecenia miejskie też przecież są płatne, więc może to nie będzie aż taka strata. Dobra, to najpierw dzwonię do Mi.
Mija. Dłuższy czas. No, to był ciężki dzień na uczelni. W końcu się udało stamtąd wyrwać z tych murów. Zdążyłaś wyjść, zarzucić płaszcz. Wiatr wieje, liście, jesienna taka pogoda. Mimo, że środek zimy, jesienna pogoda. Taka najlepsza, na sam raz na umieranie. Najlepsza. I dzwoni ci telefon, wibruje w kieszeni właściwie. To wyciągam, widzę, Deandre. Widzisz. I od razu odbieram. Halo? O, hej, Deandre. Cześć, Mija. Co tam u ciebie słychać? O, mój Boże, człowieku, co się dzieje na tej uczelni, ale udało mi się ostatnio dorwać kolejny nagrobek z wojny secesyjnej. Kosztowało mnie to codzienną wyprawę pod Boston, ale no, przynajmniej jest kolejny do kolekcji. Ale dzisiaj, co to za dzień, nie wyobrażasz sobie, co zrobił ten stary pierdziel Murray. To, no dobra, może nie będę tego opowiadać przez telefon, bo jeszcze dopiero wyszłam z uniwersytetu, więc nie wiadomo. To może mi opowiesz? Jutro? Mam dla ciebie propozycję. Znaczy ja dostałem propozycję, ale mogę jeszcze wziąć ze sobą osoby i za to będą pieniądze. I dodatkowo to jest badanie cmentarza. To ja wchodzę w ciemno. A wiesz, gdzie jest ten cmentarz? Mniej więcej wiem. Dobra, nieważne. To bardzo chętnie. To co, gdzie, kiedy, o której powiedzmy, to ja tam będę. Jutro o drugiej pod Urzędem Miejskim. O, urzędowe zlecenie? Powiedzmy tak, że jest tam jakiś projekt. Jeszcze nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale będzie coś z grobami, więc... Zawsze. Jasne, dobra, to widzimy się. To dzięki za cynk. Do zobaczenia. To do jutra. Hej. I teraz dzwonię do Rose. Dobrze. Jak was też. Rose. Siedzisz u siebie w gabinecie. Całe szczęście, że... Ty jesteś psychologiem, prawda? Dobrze pamiętam. Nie ta postać. Nie ta postać, na odwrót. Przepraszam, to reporterem. To jest, jak się zaczyna nową kampanię. Tak. Tak to jest, dlatego to powinno być tu. Tak, w takim razie nie ma problemu, zmieniamy po prostu planszę z tym, z tłem. Podnosisz planszę z gabinetem terapeutycznym. Jesteś u siebie w studiu fotograficznym. Właśnie skończyłaś sesję fotograficzną, zaplanowaną dla jakiejś firmy, która poprosiła cię o zrobienie kampanii reklamowej i zrobienie kilku zdjęć na tle gabinetów. Jakaś firma ubezpieczeniowa, duża podobno. I dzwoni twój telefon. Patrzcie, kto to? No, Deandre. Tak, widzę Deandre, no to odbieram. No, cześć. Cześć. Powiedz mi, co robisz jutro o 14? Sprawdzam kalendarz, czy... Poczekaj chwilkę, zaraz zobaczę. Sprawdzam kalendarz, nie mam jakiś... Jutro o 14, o 14 to masz przerwę na obiad. Nie, mam wolne. Miałam akurat wtedy iść na obiad, więc w sumie mam wolne. Super, bo jest oferta z Urzędu Miasta. Pracy. Podobnież płatnej. Podobnież nieźle płatnej. Okay, prawdopodobnie dobra, płatnej. Dobrze. To jest mniej dobrze, Mija ale... powiedziała, że się w to pisze. Trzeba zdokumentować cmentarz. Tam porobić zdjęcia nagrobką, ziemi, jakieś rzeczy. Ale to się dowiemy jutro, jak ci pasuje. Zdjęcia to zdjęcia. Może coś ciekawego wyjdzie. Nigdy nie wiadomo. Jak nie pojadę w nowe miejsce, nigdy nowych zdjęć nie zrobię. Zdecydowanie. Tak, to cieszę się. Bardzo się cieszę. Ty, gdzie jutro się widzimy o 14? Pod Urzędem Miasta. Dobra, Urząd Miasta.
Będę. Dobra, to do jutra. Jutra. Rozłączacie się. Musisz wymyślić jeszcze jedną osobę. Kogo by tu wziąć? Nie wiem. Może do taty zadzwonisz. On trochę na emeryturze, to może by pojechał. Wziąłbym brata, ale się... No to chyba nie masz wyboru, nie? No, nie ma wyboru. Więc dzwonię do Logan. Dobrze. Która mówiłem, że jest 15? Okej. Czekamy, czekamy. Dobrze. Logan, jesteś? Dobrze. Halo? Cześć, nudzisz się? Jutro o 14? Muszkieterze, co tam? Jest sprawa. To znaczy jest możliwość zarobku. Masz moją uwagę. Miałem telefon z Urzędu Miasta. Można zarobić pieniądze. Mija w to wchodzi. Roz w to wchodzi. Trzeba zbadać cmentarz. Ja jestem ostatnia. Do kogo Nie. Dzwonię alfabetycznie. dzwonisz? Alfabetycznie. Tak, bo Dobrze. na liście kontaktów jest łatwiej wtedy. Następnym razem, jak będzie trzeba postawić ci piwo, to też ci alfabetycznie odpowiem. Dobra, jasne. Jutro, która? O której? O 14 pod Urzędem Miasta. Powinnam się wyrwać z pracy, a że... No, dam radę. Dotrzesz jakoś, czy po ciebie podjechać? Dziękuję. Dotrę. No, to fajnie. To... Pa! No, pa. Klik. To ostatnie. Ja więc Pacjent dzwonię się do tak na pana ciebie Szlachina. spojrzał. Przepraszam. To o czym myśmy... Znaczy, ja tutaj mam zanotowane. Znaczy, nie to. Słucham? O mojej fobii przed telefonami. Przepraszam. Tak jak mówiłam, terapia będzie szokowa i czasami będę pana narażała na tego typu sytuacje, żeby zobaczyć, jak pan reaguje w takich sytuacjach. Żebym też mogła zastosować odpowiednie kroki do dalszej terapii. To co? Spotkamy się za tydzień o tej samej porze? Pięknie, dziękuję. Mogę kartą Następny. zapłacić? Jest poradnia ten, no, miejska. Ubezpieczenie Miała nie obejmuje. płacę z rzędu, tak. No dobrze. To wbiję, że tak powiem, kwotę jakąś tam podstawową, podam mu do piknięcia. Bardzo mi przykro. Pyknął. Dziękuję. Telefonem? Nie, kartą. A proponuję, są takie fajne karty do płacenia telefonem. Zawsze to trochę ten wróg będzie mniej straszny, jak się będzie go częściej używało. Do następnego tygodnia. Widzenia. Dobrze, wybrnęłaś. Bardzo ładnie sobie poradziłaś. On sobie poszedł. Deandre. To dzwonię do pana Franklina. Syn Franklin, kierownik działu zarządzania. Dzień dobry, panie Franklin, z tej strony Dandre Johnson. O, dobrze, że dzwonisz. Już tak szybko? No tak, no, trzeba szybko działać. Dobrze. Tak, jutro o 14 by pan odpowiadał. O 14:15 by pan odpowiadał o spotkanie? Niech ja tylko zobaczę. Tak, najprawdopodobniej tak. Tak naprawdę praca w urzędzie pozwala mi tak planować spotkania, że mi zawsze pasuje. Nie ma problemu. To co, w urzędzie, u mnie w biurze? Tak, To to jest. 14:15 będziemy. 14:15. To jest na drugim piętrze. Dobrze, to jeszcze w recepcji zapytam. No, na pewno cię pokierują. Dobrze, to widzimy się jutro. Ja tu jakieś wstępne papiery przygotuję, jakąś mapę dla was i tak dalej. Dobrze. To dziękuję jeszcze raz i Dziękuję. do jutra. Do jutra.
I rozłączam się. Dobrze. Coś jeszcze chcecie zrobić specjalnego tego dnia? Ja tylko jadę się spotkać z narzeczonym. Ja spędzam pewnie wieczór na pisaniu jakichś rzeczy fanpage'a. Dobrze. A dokańczaniu artykułów do jakichś gazetek uniwersyteckich. Ja wracam do domu, wyciągam wygodne jeansy. W sumie to chyba mam jeszcze piwo w lodówce, więc wsiadam, biorę butelkę i się czuję przed jutrem. Dobrze. Czytam szklankę. Ja bym chciał jechać na trening dzieciaków, później wrócić, pograć na konsoli. Nie ma problemu z tym. I spać, jak się zmęczę. Zmęczysz się. Zmęczyłeś się po treningu. Dobrze. To w takim razie przeskoczymy sobie do następnego dnia. Do godziny 14. Jest 16 stycznia, czwartek. Deandre, jako że ty jesteś dość punktualnym panem, przyjechałeś sobie oczywiście wcześniej. I możesz poczekać sobie na resztę. Bo dziewczyny na pewno się spóźnią, dlatego zabukowałeś spotkanie 15 minut później, prawda? Nie. Nie, może. Nie, pomyślałem, że jak z nimi się umówiłem o 14, to wolę spotkanie 15 minut później, żeby dojść na spokojnie, porozmawiać. Dobrze. Któraś z pań przyjeżdża pierwsza? Ktoś chce się pojawić pierwszy? Ktoś chce się pojawić na Ja na końcu? pewno jestem punktualnie, bardzo punktualnie. Dobrze. No, tak 2 minuty, tak przed 14 pewnie. Dobrze. Mija? O, to ja się spóźniam. Ty się spóźnisz. Dobrze. Poczekałeś chwilę i widzisz, że idzie Rose. Macham mu, podchodzę. Ona mnie nie widzi, ale ją Przytulam się. doganiam, i idzie kuksaniec w ramię. No, cześć. O, hejo! I go przytulam. Więc ciebie też zgarnął? Tak. Chyba brakowało mu do kompletu kotek. Takie mam wrażenie. Co? Ja Nie, po nie prostu. wiem. Tłumacz się, panie wysoki. Czemu by nie dać zarobić ludziom, których lubię? Ja z zarobieniem to wiesz, ja bardzo chętnie. Tak, żadna praca nie chętnie. Właśnie, prywatna praktyka sama się nie otworzy. Tak, poza tym tutaj zebrałem samych ekspertów w swoich dziedzinach, więc. Nie. Samych ekspertów w swoich dziedzinach. No już przecież się drażnię tylko. Nie? Pewnie No, jak czas zwykle się mija. spóźni. Czas mija, mi nie ma. Ale w ogóle co to będzie za Mija robótka, jest bo jak missing powiedziałeś action, pieniądze, to nie? przestałam słyszeć cokolwiek innego. Trochę takie zwiedzanie, trochę robienie zdjęć, trochę badanie cmentarza. Widzicie po drugiej stronie ulicy, jak Mija biegnie i powiewa za nią taki w pół rozplątany szalik w takiej bardzo, bardzo różowym kolorze. Takim oczajemnie różowym kolorze. I ma też bardzo dziwny beret na głowie z jakimiś szybkami naszytymi. I tak ewidentnie biegnie i próbuje przejść przez ulicę, żeby nie zabić siebie i kogokolwiek innego. No, Ja zawsze samochody się jestem pod wrażeniem. zatrzymują po prostu na przełaj, nie? Jakiś taksówkarz się zatrzymał. Gdzie leżysz, ty? Ja jestem zawsze pod wrażeniem jej stylu, bo po prostu ten różowy szalik i ten berecik. Dobiegam wyszana. Nie spóźniłam się za bardzo, nie? Patrz to na zegarek. No, jest 4. A nie, rzucę sobie 8. Zobaczę ile. Będziemy sobie rzucać. A co? Tylko 6 minut. To tyle co nic. U To mnie nic. berecik Nie, się to po prostu prawda, jakbym wybiera. była punktualnie, albo nawet przed czasem. O, To fajnie jak na powiedzieć. ciebie, to na pewno. Umówiłem nas na 15, powiem.
Złóż na decyzję. Zawsze przewidujący. Byłabym wcześniej, ale, ale profesor Noc znowu przedłużyła wykład. Znaczy, tak, omijam w ogóle monograf z doktorem Lovneyem, ale już nieważne, nieważne. Jeśli wchodzą w grę nagrobki, to ja to wchodzę. I co wiemy więcej? Idziemy się dowiedzieć. Świetnie. Tak? Tak. To prowadź. Kieruję się do drzwi, otwieram drzwi i czekam, aż wejdą. Dobrze, przypuszczasz, panie, przodem. Bardzo ładnie. Czy nie mamy już epoki równouprawnienia? Tak żartobliwie rzucam, przechodząc. Ale to jest takie miłe. Ale ja lubię trzymać drzwi. Hobbystycznie to robię. By nam nie opowiadałeś. Minąłeś się chyba z powołaniem w takim bądź razie. Odkąd no, obejrzał o ten ostatni sezon Gry o Tron, to tylko hold the door, hold the door. Wchodzicie do Urzędu Miejskiego w Bostonie. Jeżeli ktoś chce, Google Maps zapraszają. Właściwie hall jest bardzo ładnie urządzony. Marmurek na podsadce. Takie bardzo nowocześnie to wygląda. Duży czerwony napis. Boston. Ojejku, lada z drewna, ale że tak powiem, postawiona na betonowym właściwie, na betonowym podsumencie, powiedzmy. Tak bardzo nowocześnie, wszystko ładnie podświetlone. Stoi ładny pan, wyraźnie znudzony. Coś klika w komputerze. Podchodzę. Tak, ostrożnie. Dzień dobry, nie czy mogę pomóc? Dobry. My do pana Franklina na drugim piętrze. Który pokój? Pan Franklin. Dwieście piętnaście. Dobrze. Poradzą sobie państwo. Tam są schody po lewej stronie na drugie piętro. Dobrze. I w lewo. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Przydałaby mu się kawa, mówię cicho do Rose. Mój Boże, marni zdążyli umrzeć drugi raz, czekając na jego informacje. Dochodźmy do tego 215. Albo przynajmniej strzykawki. Dobrze. Pan nas słyszy? Nie. A może? Nie. Podpuszczaj mnie, podpuszczaj. Wiem, dziewczyn. Nie, pan nie słyszy. No. Żyław. Żyław jest mistrzem gry, on doskonale wie, co robi. Dobrze, wchodzicie w takim razie po schodach na drugie piętro, skręcacie w... Lewo. Skręcacie w lewo, mijacie jedne drzwi, 211, następne 212, 213, 216, 215 na samym rogu budynku od strony głównej ulicy. Różny biur. Jest tabliczka. Kierownictwo planowania zabudowy. Pan Sim Franklin, kierownik. Skąd to znasz? No, a stary dzieje. Otwieram drzwi i wchodzę. Nie pamięta. Otwierasz drzwi i wchodzisz po prostu. Dobrze, otwierasz... I trzymam drzwi z drugiej strony. Tak, dobrze, wiesz, żeby nie weszło. Dobrze. Dokładnie tak. Dobrze, przytrzymujesz drzwi dziewczynom. Przytrzymujesz sobie tamten za nimi. Tak, przytrzymujesz drzwi dziewczynom. Najpierw wchodząc do środka. Biuro jest bardzo prosto urządzone, w prosty sposób. Przy oknie jest ustawione
ustawione biurko, oczywiście siedzi się tyłem do okna, żeby przodem do drzwi. Dość duże, machoniowe, stylizowane na antyk, ale widać, że jest to wykonane za pomocą jakichś sztuczek technologicznych, rzeźbiarskich. Jak ktoś chociaż trochę się zna na obróbce drewna, to od razu to wyczuje, że to nie jest, że to nie jest zabytkowe biurko. Po lewej stronie stoi szafka wypełniona trofeami sportowymi od góry do dołu. Zaraz obok szafka na akta, na ścianie duży plan miasta. Dzień dobry. Wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. O, panie Johnson. No już myślałem, że pan nie dotrze, rychło w czas. Nie, przecież zawsze bywałem czasami na czas. Przeważnie bywałeś wcześniej, dlatego myślałem, że nie dotrzesz. I to chyba przez nas. No ale to stare czasy, jak bywałem na czas. To łatwiej się zorganizować w grupie takiej, która wie, że musi być na czas. Mhm. Siedzę cicho, milczę bardzo. A poza tym, no, jesteśmy na czas. Mhm. To tego nie rozpisałeś, nie? To pozwólcie, że ten, że okej. Okay. Powiedz mi, czy on jest czarny, czy biały? Czarny. Mhm. Nie, po prostu żuław mi to pisał na PW, a przejrzałem teraz historię na szybko i tam nie było wyraźnie zaznaczone. Widzicie mężczyznę w wieku 60 lat, czarnoskóry, ogolony całkowicie na łyso, dość dobrej postury, ale widać, że nie jest gruby, jakby coś tam jeszcze próbował ćwiczyć, na około 60 lat, lekki wąsik jedynie pod nosem, ubrany w bardzo dobry garnitur, może nie najwyższej jakości, ale taki widać, że był skrojony na miarę, a nie kupowany w sklepie z wieszaka. Wyszedł za biurka, podszedł najpierw do was. Sin Franklin, bardzo mi miło. Mia Tali, Rose Harper oraz Julia. Logan. Julia. Bardzo. Kładę mu rękę na ramieniu. Bardzo, bardzo mi miło. Panią chyba skądś kojarzę, pani Julio. Tak? Nie chodziliście do tej samej szkoły przypadkiem? Tak, to w sumie to tak, bo myśmy się na studiach poznali. No tak. Logan. To, brat, Steve miał taką... Tak, tak, rzeczywiście. Oczywiście. Co się u niego dzieje? Dawno go nie widziałem. Położyłam rękę wcześniej na ramieniu, to teraz ją dość mocno zaciskam. Ja się wbijam wtedy. Ale ładnie ma pan tutaj urządzone tak w biurku, takie starodawne. Ma pan dla nas jakiś cmentarz. Tak. No, prosto do biznesu. Bo Steve nie żyje. Bardzo mi przykro. Bardzo lubiłem chłopaka. To był dobry człowiek. Gdzie można mu się z nim jeszcze zobaczyć? Gdzie można go odwiedzić? Na miejscu w Bostonie. Rodzice tam mają swój... No tam... Dobrze. Przepraszam. Nie, to ja przepraszam. Może za mało delikatny jestem. Proszę wybaczyć staremu człowiekowi. Nie mam tyle miejsc, żebyśmy sobie tu we czwórkę usiedli. Plus ja, to piątka, ale ja to się nie liczę. Może pójdziemy na jakąś kawę? To obok Starbucks jest. Podobno młodzież tam chodzi. To dobra. To chodźmy. Tak? Tak, nie zobaczę. Dobrze się poczuć z młodzieżą. Tak spojrzał na twoje włosy Mia, ale tak nie skomentował. Czy mogę rzucić okiem na to, czy doszły mu puchary jakieś? Możesz. Jest za na pewno puchar z podziękowaniami od szkoły za całokształt zawodowy, za trenowanie drużyny na 25-lecie pracy. Jako trener dostał. Jest
puchar za mistrzostwo stanu sprzed pięciu lat przed jego odejściem, który stoi tak po prostu centralnie. Ale poza tym jakieś mniejsze, lokalne zawody. Potem już żadnych większych trofeów nie było. Mężczyzna wziął płaszcz, oczywiście czarny, założył szalik na szyję, kaszkiecik. To co, możemy? Proszę, za paniami. Wychodzimy. No, opatulam się jeszcze innym szalikiem. Idź, synku, idź, ja muszę tu zamknąć. No, wychodzimy. On zamyka drzwi, wyciąga taką smycz tam, pełno kluczy pozawieszane. Wyciąga okulary. A do szafek też pan jeszcze ma? Słucham? Tak, wiesz, że lubię klucze. Właśnie widać. To mam nadzieję, że nie będziemy kluczyć w drodze na cmentarz. Nie, ja niestety jestem troszkę przywiązany do biura. Potrzebuję... Czy ma pan dostęp klucze do miasta? Nie, nie dostałem jeszcze miejskich. Aż tak się nie zasłużyłem. Ale mówili mój... Mój ojciec mówił... Opóźnienie pomiędzy przesyłaniem, nie? Chodźmy na tą kawę. Mój ojciec mi zawsze mówił, że jak nazbieram dużo kluczy, to będę woźnym, a to bardzo fajna posada. Jest, to zbieram. Woźnym zawsze potrzeba. Ale jeszcze nie zaproponowali. Biurko tu dostałem, nie wiem czemu. Dobra, to... Znacie się z uniwersytetu? Dandre? Z Julią? Nie, to jeszcze starsze czasy. To jeszcze, bo to czasy licealne pana Johnsona. Pan Johnson był gwiazdą szkoły, można powiedzieć. Ty, Andra, a ty nie mówiłaś, że chodziliśmy w sumie razem do liceum? Tak, my chodziliśmy razem do liceum. Ale pani nie kojarzy. No dwa lata niżej byłyśmy i tak nie bardzo w sport poszłyśmy. Tak. To pewno dlatego. Tak, my się nie interesowałyśmy. No tak właśnie. A ci pan był trenerem. Coś mi świta. No, krzyczałem na tych biednych chłopców, żeby ich nauczyć trochę dyscypliny i pokory, no. I jak widać, wcale się nie udało. A ten trzyma świetnie. Chociaż jedno zapamiętał. Schodzicie na dół przez hol, wychodzicie na zewnątrz, czekajcie, ustawienie miasta, skręcacie sobie w prawo i rzeczywiście kilka budynków dalej jest Starbucks. O tej porze oczywiście zapełniony, ale obok jest mała kawiarnia, obok Starbucksa, taka lokalna. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład wolę lokalne kawiarnie zamiast sieciówek, to może tam usiądziemy. Tak, bo nie należy nabijać kabzy wielkim korporacjom, jestem całkowicie za row. Dokładnie. Już i tak wystarczająco nami rządzą w dzisiejszym świecie. Nie trzeba im w tym pomagać, jak nie ma takiej konieczności. No to dobrze słyszeć, że młodzież taka mądra jest. Dobrze, to chodźmy tutaj. On otworzył drzwi. Panie, proszę bardzo. No to już wiemy, kto nauczył Diandrę takich dobrych manier. Ten trener nie tylko od sportu, od życia również. On wchodzi zaraz po was. Przytrzymując się drzwi, żeby Deandre mógł sobie wejść. Ściąga kaszkiecik, ściąga szalik. No, tam rozdziewamy się wszystkich płaszczy. Tak, tak. On wiesza płaszcz na krześle. Kawiarnia jest wąziutka. Zaledwie 2,5 metra szerokości, za to dość długa, bo prawie 5 metrów. Więc tak wygląda troszkę jak tunel, nie? Albo jak ktoś woli, jak wagon w pociągu, tylko że są ustawione okrągłe stoliki. Zajmujemy jeden. I patrzę, czy tutaj jest kelnerka, czy raczej trzeba zamawiać przy barze. Kelner jest, który do was podchodzi.
Co dla Państwa? Espresso. Espresso. Podwójne espresso i może jakieś ciacho. Podwójne espresso i ciacho. Dobrze, mamy szarlotkę na ciepło z bitą śmietaną. Lody do tego też? Tak. I z lodami, dobrze. Dla pani? Ja poproszę cappuccino i też szarlotkę. Lody bez bite śmietany. Dla mnie będzie Americana flat. Proszę. A, dla mnie czarna. Czarna zwykła, dobrze. Liczyć razem czy osobno? Osobno. Proszę policzyć wszystko na jeden rachunek, ja tu zapłacę, to moi goście są. I proszę ich nie słuchać i jak będą protestować. Dobrze. Ja nie radzę protestować, to nie daje skutków. Czyli jeszcze jedna szarlotka, dobrze. Tak, bo tak ładnie wygląda tam na wystawie. Kelner odchodzi. Przygotować waszą kawę. To wy się wszyscy ze szkoły znacie w takim razie. Haki, tak? Nie? My z Rose się poznałyśmy w sumie na osiedlu. Mia jest jej przyjaciółką, więc notabene też ją wzięłam pod swoje skrzydła, bo beze mnie to Rose by dawno gdzieś się utopiła z tym aparatem. Tak! No a i Andre to. Szkoła, życie, szkoła, dużo szkoły. Tak, trochę sportu. Rozumiem. A czym się panie zajmują? W sensie zawodowo. Ja jestem fotoreporterem. Oprócz tego mam swoje takie malutkie studio fotograficzne, więc no, różnie. Podejrzewam, że właśnie dlatego DeAndre mnie tu ściągnął, bo słyszałam, że jakieś zdjęcia trzeba porobić. A pani jako fotoreporter dla gazet robi? Czasami. Jakieś zdjęcia? Czasami, różnie. Zależy, jak znajdę jakiś ciekawy temat, jakieś ciekawe miejsce, to owszem. Jak mi podeślą też coś ciekawego, to dlaczego by nie? No te takie morderstwa są chyba ciekawe, nie? Ostatnie. No właśnie słyszałam, ale tu mój kolega dostał akurat to, więc stwierdziłam, że nie będę mu zabierać roboty. Bo duże miasto jednak też zawsze coś się dzieje, więc na brak roboty nie narzekam, a został pierwszy, więc... Ja studiuję na Uniwersytecie Poznańskim. Robię doktorat z tematologii. I tak patrzę na jego minę i poprawiam się antropologii. A. Ale mam doświadczenie w inwentaryzacji nagrobków, jeśli o to chodzi. O, cudownie. No to rzeczywiście idealnie się złożyło. Tak, no, nie powiedziałbym, że panią na cmentarzu można spotkać. Jakoś mi pani tak wizerunkowo nie pasuje troszkę. Dlatego... O, jak to, mylą czasem, prawda? Takie pierwsze wrażenia. Zastanawiałam się, czy by nie zafarbować włosów na czarno, rzeczywiście, ale to może w przyszłym roku. W lecie. Da to dobry moment na farbowanie włosów na czarno. I Mia odlatuje. Ja to ani z fotografią, ani z... chodzeniem po cmentarzach miałam za wiele wspólnego. Jestem psychologiem. Pracuję w miejskim ośrodku pomocy. O, proszę. Tak. No to u nas właściwie. Mhm. O, to się chwali. No, wiadomo. Są potrzebni ludzie, są ludzie potrzebujący pomocy. A nie myślała pani, żeby otworzyć własną praktykę? Bo to się podobno bardziej opłaca niż... Tak, dlatego jak Andrzej powiedział, że jest jakiś opcja dodatkowego zarobku, to jestem... No niestety na to trzeba mieć fundusze, jak tam wszystko. Nie jest to proste. No tak. A ty, Johnson, słyszałem, że jesteś detektywem, co? Ganiasz zbirów, tak? Skradasz się z pistoletem i przyłapujesz niewierne kochanki w ramionach, objęciach kochanków, tak jak w tych starych filmach? W większości to ostatnie tylko. Czyli w ramionach kochanków, jest. Ale nie kochanki, tylko co? Bo w dzisiejszych czasach to nie, warto spytać. Kochanki też, kochanków z kochankami, kochanki z kochankiem, kochankami i dużo kochania jest tutaj.
Miłość że ważna, tak powiem... nie? Tylko no... Tak, więc ja częściej teraz z telefonem, z aparatem niż z pistoletem. Znaczy pistolet tylko mam. Ale no, nie strzelam, bo nie ma okazji. No nie, tam na cmentarzu nie strzelaj. Tam co prawda jakieś zawiadomienie o bezdomnych mieliśmy, ale do mauzoleów się włamują i tam gdzieś śpią, bo to się jeszcze jakoś trzyma. Ale może lepiej nie strzelaj, tylko ich nastrasz, żeby sobie poszli gdzieś indziej. A gdzie ten cmentarz? To jest ciekawa historia, bo pod Bostonem. Pod Bostonem była kiedyś taka mała wioseczka. Wyleciało mi z pamięci, przepraszam, już nie te lata. To... No mniejsza, nie przypomnę sobie. I mniej więcej po pierwszej wojnie światowej postanowiono poprowadzić przez wioseczkę autostradę. No i wioseczkę, poprowadzono autostradę przez wioseczkę i przy okazji no, ludzi przesiedlono tak do Bostonu, ale no, cmentarz został odcięty autostradą, że tak powiem, no, że nie miał kto tam mieszkać, nie miał kto się opiekować tymi grobami, no to tak sobie upadało, nie? To sprzed wojny, pierwszej wojny światowej, ciekawe. Mhm. No, znaczy ciekawe, no szkoda, nie? Postanowiliśmy tam zrobić lapidarium właśnie, a reszta ma być przeznaczona na osiedle, na jakieś osiedle tam domków jednorodzinnych czy coś takiego, ale udało mi się też boisko do futbolu tam wcisnąć, więc będzie tam boisko do futbolu. Nie? To znaczy nie tam, gdzie jest cmentarz, bo cmentarz jest na górce. Więc nie, to na górce bez sensu. To bez sensu. No jedna drużyna by miała przewagę, bo by z górki zbiegała, nie? Albo by obydwie musiałby. No. No. To wtedy ty... Ale to mogłoby być bokiem. Ale to nie chcą państwo likwidować cmentarza. To znaczy będziemy go likwidować, tak. Tam będą domki stałe. Będziemy go przenosić w inne miejsce. To znaczy, no, lapidarium postawimy, tak. A szczątki, jeżeli jakieś się zostały... Zostały się jeszcze po tylu latach? Chyba kości by mogły, co mnie? Zastanawiam się, nie mam pojęcia. Ale nie mogę wiedzieć. Najważniejsze, że to jest indiański cmentarz. Nie, raczej nie. To tam no, indiańskie, to tam pod Salem takie tereny bardziej, tu koło Bostonu. To tak. Szczątków nie ma, ale tych nagrobków szkoda, bo to jest no jednak... dlatego... Dlatego robię w Ameryce. Mija, słuchaj. Słucham. Przeniesiemy, pojadę na ucieczkę. Się nazywała. Znowu odleciałaś, no wiesz co. Lapidarium będziemy robić. Będzie specjalne miejsce na te wszystkie nagrobki. Wybierzemy najładniejsze. Dostaniecie mapy, pozaznaczacie takie, które warto zachować przed zapomnieniem. Nie ma tam tego dużo, myślę, nie? No, krypt szkoda, ale to... Krypty. Mauzolea nawet. Tak. Coś... Nie wiem, które określenie jest poprawne. Które określenie jest poprawne dla grobowców rodzinnych takich? To raczej mauzolea, a to zależy, to bardzo, bardzo wielu czynników powstrzymuje się przed wypowiedzeniem całych definicji. A w myślach już postanawiam, że tam wszystkie nagrobki okażą się warte zachowania. Ewentualnie. Przepraszam, coś tutaj mi wyskoczyło, że coś Rebel ode mnie chce, ale chyba nic ważnego. Ewentualnie jak właśnie jakąś kryptę czy mauzoleum, możemy ją pociąć i przenieść też w całości. O, dobrze, to sprawdzimy. A szczątki, jeżeli jakieś będą, to przeniesiemy na cmentarz centralny, postawimy pamiątkowe obeliski, zrobimy po prostu grupową mogiłę. Jasne, tak. To brzmi lepsze to niż zapomnienie tego wszystkiego. No, to by było najgorsze.
No, był zapomniany przez tyle lat, to właśnie może należy przypomnieć. Tylko dlatego... Zniszczał tyle lat. No, to znaczy, no, zniszczał. Tam myślę, że mało co znajdziemy. To znaczy, wy znajdziecie. Zresztą zobaczycie. Ja tam nie byłem, ja dostałem plan. To... Pojedziemy, zobaczymy. Co dokładnie mamy zrobić, oprócz tego, że sfotografować, tak? Sfotografować, pozaznaczać na mapie właśnie nagrobki, które warto ocalić od zapomnienia. Możecie się też rozejrzeć za miejscem na lapidarium. Właściwie tyle. Potrzebuję dokumentacji. Nie mam kogo wysłać w teren. To jest praca, myślę, na jedno, maksymalnie dwa popołudnia. Więc myślę, że nie będzie to dla was problemem, co? No, dlaczego nie? Jeżeli można pomóc, trochę po świeżym powietrzu pochodzić, ewentualnie jeszcze parę dolców zarobić, to ja jestem całym sercem za. Dokładnie. Tak, jeszcze pieniążki. Na cały projekt, na zrobienie dokumentacji mamy przeznaczone $5000. Do podziału pomiędzy was. Johnson jest kierownikiem projektu, więc on będzie, zostanie podpisana z nim umowa jako z firmą, która się podejmuje po prostu wykonania tego dzieła dla nas i on będzie tymi pieniążkami dysponował. Niestety nie przewidziano zwrotów kosztów żadnych, więc ta kwota to jest po prostu kwota całościowa na cały projekt. No... Normalnie byśmy poczekali. Tak. To znaczy dla was tylko. No, tylko za wykonanie zlecenia. Normalnie byśmy poczekali, tak? Bo wiadomo, i pogoda teraz nie taka, i ludzi mamy mało. Ale no, problem jest taki, że jak deweloper dostał pozwolenie, to on chce tam wjeżdżać buldożerami już teraz. Więc... Nie możemy pozwolić. No. Jak przyjdzie śnieg i mróz, to będzie gorzej. No właśnie. Na szczęście nie pada. Na szczęście nie pada. O, taka zaleta. Więc tyle. Jak się ta wiocha nazywała? Właśnie, jak ona się nazywała? A może jakieś namiary sobie GPS-em albo... Tak, namiary. Wszystko mam w biurze. Jeszcze tam wrócimy chyba, co? Tak. To w sumie nazwa nie jest ważna chyba. Zobaczymy, jak będziemy tam wjeżdżać. Tej wioski już tam nie ma, z tego co zrozumiałam. No, ale kiedyś była. Może się znak został. No okej, okay. Zobaczymy. To jest 90 trójką trzeba pojechać. 90 trójką stanową. To jest... Bradley się nazywała? W latach 20. Podobno. Nawet nie macie co szukać, nie ma tej wioski. Ja wam mogę namiary dać. Wioska nie ma. Na mapie obecnie nie, ale... Już wam mówię. 42-20-15-123 minus 71-127-39-50. Co? Spójrzmy, okay. Weź to wyślij, bardzo proszę. No to wam żółw wyślę. Tam z drugiej strony tej autostrady już jest tam jakieś osiedle. Chcą zrobić jeszcze z drugiej. Żeby ten plan zagospodarowania terenu. Dobrze, to co? Dopijemy kawę. Tak, zjemy z szarlotkę i pójdziemy podpisać umowę. Wpiszemy was. Coś jeszcze potrzebujecie? Wiemy co, wiemy gdzie, wiemy kiedy, wiemy za ile. Wiemy mapy. No, dobrze. Czy spodziewa się pan, że będzie potrzebować jakiegoś sprzętu albo czegoś takiego? Czy...
Aparatu? Bo wykopać nie będziecie. Możesz, jaki masz samochód? Macie jakiegoś pick-upa czy coś takiego? Nie. To może warto wypożyczyć od kogoś takiego z wyciągarką najlepiej, bo tam troszkę może być podmokło. Nie wiem, jak tam jest, bo to trzeba zjechać z autostrady w taką drogę, właściwie dziką, albo gdzieś przy autostradzie zaparkować i przejść się pieszo. No, nie, bez przesady, no nie musimy wszędzie jechać samochodem. No, ja rozumiem, że wygodnie, ale starter jak nikt nikogo nie zabił. Sądzę, że się z dokończeniem tego zdania. O Jezu. Tak. Podczas tej pierwszej wojny tak mogło być w sumie. Ktoś sobie wyszedł, a tu bomba spadła na głowę. Ty, Andrę? Na szczęście to nie tutaj. Tylko w Europie. Raczej podczas drugiej, i to w dodatku podczas drugiej prędzej. No w pierwszej to zdjęcia to początki z komórki jakieś. Panu wystarczą, czy musimy... Jakie komórki, Julia? Ja... Przepraszam. Ja zrobię laptop i zrobimy porządny katalog. Słońce, po coś tu jest fotograf, tak? No, ale wiesz, jak jeżeli to jest duży teren, my się rozejdziemy, no to chyba, że pożyczysz mi aparat. Tylko uważajcie, żeby się tam nie powpadały, nie? Ja wezmę jeszcze swój aparat, to też będą dwa zawsze. Dobrze. Zawsze się dziwnie czuję, kiedy krzyczysz na mnie, kwiatuszku. Dobrze, nie będę. Czy krzycz, bo to racji ma. Dobra. To wy się tak dość dobrze chyba znacie, co? Tak się trzymacie razem? No ja z Jurią, no to 10 roku życia, to już co? 15 lat. Teraz jak powyrastaliśmy trochę i możemy się spotkać raz na jakiś czas na piwko, na meczek, ewentualnie coś takiego, to... Na meczek? A co oglądacie? Bilet. Komu kibicujecie może? Może... oglądamy, plotkujemy. Okej. Wie pan, jak się ogląda mecz w pubie na przykład? Część osób ogląda, część nie ogląda. Ale wszyscy krzyczą jak trzeba. Dokładnie. Każda drużyna tak samo. Mia Garnier się nie odzywa. Ej, no nie narzekaj. Ostatnio w tym pubie bardzo ładną popielniczkę znalazłaś. Jakimś cudem wycyganiłaś ją. Ona była z takim tym... Jak się te różowe ptaki nazywają? Flamingiem? Tak, były to flamingi. Tak, ona była wyjątkowa. Ale no. Cała ta negocjacja z barmanem, mój Boże, dobrze, że go Rose trochę upiła. Bo zdziwił się chłopak, kiedy zaczęła mu polewać się za barem jego własny alkohol, nie? No bo co? No, zaczął z wami gadać, co chciałam się napić, no to... To jakiś taki spięty był. No to, panie Johnson, pan to jednak się umie ustawić. Na robocie będziemy trzeli. Tak, na pewno. Zdecydowanie. No, ale to... O, mogę na przykład pana zaprosić. Na co? Na mecz. Na mecz. W Roxbury kojarzy pan podstawówkę, tak? W Roxbury? Tak, chyba tak. Tak, no to zapraszam. Kiedyś, jak będzie miał pan czas. Jak będę miał czas, wiesz co? Z tym czasem to może być ciężko. A kiedy macie? Następny chyba za 2 albo 3 tygodnie. Następny za 2 albo 3 tygodnie. Tak. Czekaj, ja to sobie zapiszę gdzieś. Tylko długopis znajdę. Gdzie to jest? Przepraszam. Pamięć się ta, wiesz? Podstawówka Higginsona w Roxbury. Higginsona. Ja... Nie można tak ciągle za biurkiem siedzieć, tak. A to trochę zieleni zawsze się zobaczy. I kiedy? O której? To znaczy, gdzie już wiem, ale o której i... Tak. Jakąś datę, godzinę? Tak, tak. To chyba pierwszego mają grać. No, dzień przed jakiś taki meczek po prostu drobniejszy.
To wieczorem pewnie tak około 18 zaczną. O, to Ale oświetlone atmosfera. boisko, co? No, dorobili się powoli. Dawniej tam boisko nie miało trawy, więc. To dobrze, że teraz jest trawa. To dobrze, że teraz trawa jest. No co? Udało się skończyć? Wciągnęłyście tą szarlotkę, drogie panie? No, To oczywiście. zapraszam do mnie z powrotem. Elegancja. Wpiszemy nazwiska, wpiszemy tam dane firmy Johnsona i dostaniecie mapę i przepustkę w razie, gdyby ktoś was ten zaczepiał. Zresztą no, Johnson ich odstraszy. Jeszcze do No, góry on rośniesz, czy jest taki już nie? groźny. Nie, teraz tylko wszerz. Tak jak ja. Tak jak ja. Ja zostawiam napiwek przy moich pustych filiżankach. On podchodzi do kasy, płaci ładnie za wszystko. Bierze płaszczyk, kaszkiecik. Wychodzi. Przytrzymuję drzwi wszystkim. Jednak Tak, czegoś się jesteś już nauczył. stary. Małka nie poszła w las. Tylko na boisko. Bo miała bliżej. Wyszliście na zewnątrz, skierowaliście się z powrotem w stronę urzędu. Powiem pan, panie Johnson, a co z pana bratem? Wszystko dobrze u niego? Wyprostował się, czy się nie wyprostował? No, Przykra sprawa. To dobry no chłopak był, przykre. tylko złe towarzystwo wpadł. No, ja tak sam bym wpadł, gdyby nie pan, więc. On siedział za głęboko, już nie dało rady go za uszy wyciągnąć. A szkoda, szkoda. No. Właśnie Ale może dlaczego zmądrzeje przez ten Ondrej ma czas. takie. Jeszcze mu zostało tam chyba 2 lata. To dobrze, to niedługo wyjdzie. No, bo ja bym tylko na ludzi wyszedł. Ale siostra sobie świetnie radzi. Tak, a co siostra robi? Ty miałeś Medycyna siostrę? w studiu. No, tak. Młodsza. Raczej mało sportowa. A, To to powinien dlatego. dlatego. No. A się dziewczynami No, nie taka. interesowałem, bo one się nie garnęły. Tej żeńskiej drużyny nie Ja też nie. prowadziłem. O, takie czasy były, że w ogóle tam co dwie osoby na treningi wtedy przychodziły i to tylko po to, żeby mieć zwolnienia w razie czego. Żeby się nabawić kontuzji. Klaudia? Tak? Weź sobie kostkę. Już ci mówię, jaką? Weź sobie kostkę Karną? karną. Od grosza do następnego rzutu. Pomodlę się za niego. Dobrze, a ja muszę dodać tutaj na szybciutko pach. 10 się bierze, prawda? Tak. Dziesiętną się bierze. To muszę coś na szybciutko zrobić i już zaraz wracam. Nie wiem, co ten rebel ode mnie chce na ten moment. To znaczy, bardzo się cieszę, że do mnie piszą. To co? Może króciutka przerwa po prostu? To ogarniesz.